Czy zauważyliście, że mężczyźni zawyżają cenę swoich samochodów, swoich kurtek, swoich domów, zawyżają cenę swoich przedmiotów, które posiadają, swoich zegarków, zawyżają cenę swoich ubrań. Po co? Żeby stworzyć wrażenie, że są zdobywcami, że są bogaci, że są dużo, dużo, dużo więcej warci, niż to by wynikało na pierwszy rzut oka. Natomiast kobiety robią zupełnie odwrotnie. Kobiety zaniżają ceny swoich torebek. Mówi, że przypadkowo weszła do Louis Vuitton w Paryżu i tam akurat mieli przecenę i za banalnie niską cenę ona kupiła tę torebkę. Informuję was, czemu tak jest. Mężczyzna chce się dowartościować, przedstawiając się jako zwycięzcę, jako bogacza, a kobieta chce dowartościować się, przedstawiając się jako osobę zaradną i za osobę, która potrafi z czegoś, z byle czego zrobić coś dużego. Z igły widły, może nie z igły widły, może potrafi zrobić tego z mąki tort na przykład, że ona bierze z przeceny ciuchy i jak ślicznie wygląda. Ha! I to podnosi cenę i wartość kobiety. Dlatego, kochani, sam napis na torebce jeszcze nie świadczy, ile kobieta za nią zapłaciła. Na pewno dużo, dużo mniej powie, niż zapłaciła. A już jak ma męża, to on się nigdy nie dowie prawdy. No bo ona ma dużą wartość.